Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku prezentów od Przemcia, które mi on zakupił, a ja będę oglądać i będę albo zaskoczona, albo zachwycona, albo mniej. Co tutaj wybiorę? Wszystko po intro. No, mogłeś to już, powiem ci, te skrzydła mogłeś... No, ale to jest taka paczuszka, która jakby ma skrzydełka i ci zleciała z nieba. Dobra. Okej. Okay. Zobaczmy, co tym razem. Korci mnie ta duża paczka. To pudełko, ale jeszcze chyba nie jestem gotowana, nie? Więc weźmiemy coś mniejszego. To jest duże. Tu coś wystaje. Co to jest? O! Aż stołem potrząsnęłam. Co to jest? Kurde, chyba jakiś pędzelek. I tak, na pewno jakiś pędzelek. To jest cała paczka chyba. Tu jest... Tubka, akryložel. Zaś? Akryložel, czyli jak znowu? Nic, tubka. Tu jest jakieś pudełko... Błagam, byle nie tipsy. Jak już, ale... tak, jak już tak pomacałaś, to już ale wyciągaj. Czekajcie, no. Jeszcze dalej nie patrzę. Ale mogą być też dual formsy. Co tam może być? Pędzelek do akryloželu, akryložel i... Tu jest jeszcze coś. Cleaner chyba. O, o! Pokaż. Pędzelek, pilniczek? Gorszego pilnika, powiem szczerze, nie widziałam. Co? Jest bardzo ładny, jest bardzo ładny. Ale tak już czuję w dłoni, że po prostu dwa razy machnę i już ten papier ścierny będzie gładki. Ale dobra, przetestuję go. Przetestuję, jest bardzo ładny. Ostatni raz coś kupuję. Nie, no Przemku, skąd miałeś wiedzieć, że tam taki badziewny filmik da... filmik. Nawet nie skosztowałeś, że mówisz badziewny. Zobaczymy. Mam przeczucie takie. Warto powiedzieć, jakie mam przeczucie, a potem zobaczymy, zderzymy to z rzeczywistością. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy pędzelek. To idzie do wyrzucenia. I chyba jest podwójny, tak. Tu jest taki z tej strony. A tu jest jaki? A, szpatułka do nabierania akryloželu, a z drugiej strony jest pędzelek. I zobaczmy włosie. Wygląda bardzo fajnie. Wykruszyłam ten proszek. No, powinien być fajny do akryloželu. Ładnie jest półokrągły, że fajnie, bardzo precyzyjnie będę mogła doklepać przy skórkach. No, mam dobre przeczucia co do tego pędzelka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak już zacznę nim pracować. Co tu jeszcze jest w tym zestawie? Miałeś otworzyć, a jakoś tak, no, nieotwarte jest. Z koperty tylko wyjąłem, tak wiesz. No, widzisz. Co tu się stało? Mamy jeszcze tutaj Nail Liquid, czyli co będzie cleaner. Nie, coś inaczej pachnie, jak cleaner. Co to jest? Gdzie jest jakieś... No co ty gadasz, nie ma żadnego składu? Co to ma znaczyć? A co to za firma w ogóle jest? IBCCC? IBCCCNDC. Nie znasz tej firmy? Prawie jak... Nie. Czekaj, tu na ofercie było tak. Jak jest firma Adidas, tam było Adidos. Ej. Co pokaż? Pierwsze skojarzenie. Powiedz, jakie jest pierwsze twoje skojarzenie. O kurwa. Ej, to jest masło kokosowe. No to Benzyna. Jaka benzyna? To nigdy benzyny nie miałaś. Ześciśnij troszeczkę. O kurwa, tak. Benzyna, nie? No. Choćby. Ale powiedziałeś pierwszy, nie ściskając w ogóle. Mamuś, sprawdź. I tak ściśnij, żeby tak niuchnąć się. Benzyna? Teraz już wiem, czemu to tak mówisz. Benzyna. Delikatnie tak jakby kokos, ale po tym daj coś tam. Fuj, nalewa z plusa. Fuj. Ciekawe, czy to Krystianku mam slow-mo. Jak można sobie tak nalać do nosa? Ładnie pachnie tak z góry. Powiem wam? Serio? Tu ładnie pachnie. I leciało z nosa.
Nie polecam wprowadzać sobie to do nozdrzy tego, bo po prostu wypalone nozdrza, nie? Czekaj, jak, żeby się nie zmarnowało, to daj trochę akrylożelu tam, bo też zbierzemy z tego nosa. Boże kochany, jakie to jest żarące, serio, nie wiem, czy ja z tym nosem nie będę musiała gdzieś iść prosto do nosa, bo sobie bo ścisnęłam, chciałam powąchać. Oh, nie polecam picia tego. Okej, okay. Całe uwalone z czegoś, fuj. Trzeba to wyczyścić. Jak to wygląda, fe. Widzisz to? Tu jakieś uwalone, le. Co się to stało? O, teraz lepiej. Całe uwalone z czegoś, fe. Co to ma znaczyć? O, no. Teraz w miarę przyzwoicie to wygląda. Jelly Red, Poly Gel, 30 ml. Sorry, ale po prostu to czuję w nosie. I BCCC NDC. Fast Extension Gel, Poly Gel. Naturalna resina, resin. Dobra, reszta mi nic nie mówi. Zobaczymy. Aha, kolor zobaczę. Fajny, gęsty. Skąd wiesz? Bo pociągnęłam niteczkę. Na co by to tutaj? Na to. No. I się delikatnie spoziomował. No, zobaczymy, utwardzę go. Czy jest twardy, czy nie. Ma minutkę. Kolor bardzo ładny. Ale tak, twój nos? No. Czujesz kokos? Ale pierwsze zderzenie nosa... Nie, nie czuję kokosu. Pierwsze zderzenie w nosie to myślałam, że po prostu ktoś mi kwasem tam wlał, bo tak piecze, że po prostu żywy ogień. Ostatnia rzecz. Gdzie tu jakiś kosz? Tutaj. Ostatnia rzecz to są te tipsy takie, które służą do... Jakby to powiedzieć? Dual forms. Nałożenia od spodu akrylożelu i przyciśnięcia do płytki przygotowanej do przedłużenia. I z tym tipsem się wkłada do lampy. Czyli coś, co Edyta uwielbia robić. I to była ironia, bo nie znoszę tego, jak wygląda paznokieć później wtedy, bo od niczego nie jestem zależna ja. Wszystko tutaj jest zależne od tego tipsa i do różnych płytek, no dobra, no, do niektórych płytek będzie to dobrze wyglądało w niektórych płytkach, ale jak ktoś ma już wypukłą płytkę albo bardzo płaską, no, ja lubię mieć 100%... Jak się to mówi? Zero ryzyka, 100% pewności? Pewności, tak. Albo kontroli? Kontroli. Coś tu trzyma. Aha, tu jest taka ta tasiemka. Teraz. Tak, jest tu coś jeszcze napisane. Tak, co my tutaj mamy? Tak, nałożyć. Ale Boże, patrz jaka pikseloza, Przemek. Masakra. Ja mam ostrość. Ja serio tu mam... masz ostrość? Tak, dobra, mam ostrość. Zobacz na mój paznokieć. Mam ostrość. To ten brazek jest taka pikseloza, że... Czyli rób na oko, po prostu daj. W skrócie. Ta instrukcja ci tak mówi, rób na oko. Nakładasz tutaj akrylożel i przykładasz do gotowego paznokcia. Potem takie to wkładasz do lampy. Skąd wzięłam? Czwórka. Fajnie, że ich jest więcej. Super. Będzie trening? Będzie trening. Poczekaj. Nie leci za bardzo w dół. No leci w dół. Bardzo. No i to mi się właśnie w tych tipsach nie podoba, że paznokcie po prostu jak szpony lecą w dół. Wygląda to fuj. Nie znoszę. Ja lubię mieć równiutko z osią palca. Równiusieńko. Przynajmniej jak tam krawędzie kulka? Dolne. Jak tam kulka? Aha, kulka. twardy. Ja cię kręcę. No, bardzo twardy. Bardzo, bardzo, bardzo twardy. Czuję w rękach. No tu jest... Miękki, no bo jest bardzo cienko, ale ogólnie jeden z takich twardszych produktów, co ja lubię. Ja lubię, do przedłużeń na pewno. Nie znoszę...
Czemu nie zamówiłem jeden tylko? Nie znoszę, jak mi się paznokcie uginają. Nie znoszę po prostu. I tutaj jest na przykład hybryda. I ile bym nie nałożyła hybrydy, to zawsze troszeczkę paznokieć się z... taki zrobi miękki albo się elastycznie wygnie. Ła, nie znoszę. Edyta, ty już tam gdzieś z czymś następnym widzę. Chcę, bo tak jeszcze mamy trochę czasu, widzę. Czyli jeszcze jeden? No to musisz razem gdzieś zapakować, Przemysławie, żebyśmy to wiedzieli, że daj to daj na bok, wybierzesz, ja ci zabiorę zaraz ze stołu. Położę na bok. Tutaj zostawmy. I to razem tak musi być. Koszyczki. Proszę bardzo. Wybierz coś fajnego. No to było fajne. Tak? Podoba ci się? Cały zestaw, super. Tutaj coś widzę, ale to jest osobne, czy to jest paczka? To jest paczka? No jest paczka, ale taka nudna. Widzę, no nie dotykaj, nudna. Jak powiedział nudna, to trzeba wziąć. Wiedziałem. Trzymaj. Pędzelki. To nudne? No nie wiem. O kurde. Ładne. No już mi się nie podoba, że Koliński. No ale dobra, Przemciu kupił. Dlaczego ci się nie podoba, no, bo to włosie naturalne jest. Nie używam. Staram się nie używać. Jak mam jakiś stary, to wiadomo. Ale nowych bym nie kupiła już. Koliński. To teraz jestem ja ten zły. No. Czuć w dłoni, że to jest takie se. To znaczy? Dam ci teraz dla porównania to i mój pędzelek z mojego piwniczka czarnego. O kurde, no dobra. To jest taka wydmuszka, taka... No fajne, lekkie, ale fajne. Ale wiesz, nie... Nie... Jak to powiedzieć? Zamyka się przynajmniej, nie jest luźne. Mhm, tak. 000, Boże, jak ja uwielbiam te nazwy. To jest ile? 00000. Aaa! Zgadłam! Ja mówię, no nie, nie będzie więcej niż kolejne 0. A to tak jest, patrzcie, 000, 0000. Nie było więcej 0? Nie mieściło się chyba w kartce. Czekajcie, jak będzie 00000, to po prostu chyba nie wiem, co zrobię. Upadnę. Maduma upadnie. O, dwa tylko zera tym razem. Co za nazwy? Kto to wymyśla? Trzeba byłoby potestować, co nie, Przemek? Nie wiem, jak myślisz. I ostatni, który nie chce wyjść. Patrz, no to ten się zbuntował, nie chce. O. No i najdłuższy i taki mega gruby. Do czego by to było dobre? To rzostowa może do maźnięć. Taki mega ultra gruby. No na pewno nie do cienkich linii. To na pewno. Może do akwareli. Ej, on jest jakiś grzywy. Widzisz to? Jak banan. Co się tu stało? Przez to nie chciał wyjść. Gdzie tylko jedna zerówka. Ciekawe, czy to uda się zamknąć. Ja cię kręcę. No, tak się no zdarzyło, no. A wyciągasz tu przed klientką taki krzywy pędzelek. Boże kochany, jaki wstyd. Jest, no. Od biedy, jakbym nie miała nic innego, a musiałabym coś namalować, no to pewnie bym ich użyła. Ale na pewno bym nie wymieniła tych pędzelków, nie wymieniłabym moich ulubionych na te pędzelki, bo są po prostu gorszej jakości. Ale czemu mówisz, że są gorszej jakości? Jako w trzymaniu, czy jako pracy? W trzymaniu i no już widać jest. W trzymaniu są takie dość grube. Może to jest kwestia też przyzwyczajenia. I ja powiem szczerze, nie używam takich grubości przy nasadzie. Są dla mnie za grube. Jeden z nich bym użyła, na przykład ten albo tę zerówkę. Użyłabym może do rzostowa, ale zdecydowana większość zdobień, jakie wykonuję, to raczej cienkie pędzelki. Więc ten już by odpadł. Ewentualnie może cieniować nim. Może by się dało delikatnie cieniować tymi dwoma grubszymi. Bo te krótsze, no też może do pocieniowania by były dobre. Na pewno nie do cienkich linii. To już od razu mówię wam, żebyście nie wpadli w pułapkę malowania cienkich linii takimi grubymi pędzelkami, bo nic z tego dobrego nie będzie. A ten jakiś dziwny. Co znaczy dziwny, Edyta? No, chcę wypruszyć, a on tak
Dziwny czubek ma. Co to znaczy dziwny? Taki nie wchodzi w... Taki cienki, tylko taki jest taka miotła. I tu jakiś włos odstaje. Grubszy. Widzicie go, jak wystaje? No po prostu jeden taki gruby włos. Fuj. Jakoś mi się to skojarzyło z takim włosem z nosa wystającym. Jednym grubym. No popatrz, jak to wygląda. Tu taki meszek fajny, a tu taki włos. Nie, no trzeba je przetestować, bo ja sobie mogę gdybać, a jak nie przetestujemy, to się nie dowiemy. Testujemy dzisiaj czy kiedy indziej? Może zrobimy cały odcinek testowania wszystkich pędzelków, jakie mam. Dobry pomysł. Bo tych pędzelków jest naprawdę multum i trzeba coś z tym zrobić. To będzie praktycznie kurs 8-godzinny, coś czuję w twoim wydaniu. Może tak być, może tak być. To żegnamy się i widzimy się w kolejnym odcinku. Dokładnie, do zobaczenia. Ciao, pa, pa.